kiedy były braki z tymi przyłbicami na rynku, rzuciliśmy hasło i oni sami praktycznie tym pokierowali i to przygotowali. Nie było trudno przestawić się na uruchomienie przyłbic przy tej technologii, jaką posiadamy, ze względu na to, że mamy bardzo szeroki dostęp zarówno możliwości organizacyjnej narzędzi, jak i produkcyjnej. Także to nie było aż takim wyzwaniem, jeśli chodzi o samo przygotowanie się. Nasza technologia pozwoliła, że w ciągu 12 godzin produkowaliśmy ponad 1000 tych przyłbic, więc siłą rzeczy po prostu poszło hasło i wszyscy ruszyli się do tego. Bardzo się cieszę, że częstochowscy przedsiębiorcy, częstochowskie firmy odpowiadają na apel, na zawołanie, na zaproszenie do współpracy, że pomagają częstochowskim szpitalom, pogotowiu. Ale tak jak i teraz ostatnio firma Klimek Plast i partnerzy, którzy wspólnie razem z firmą EcoDeco, z Mawą, po prostu wyprodukowali dobrej jakości przyłbice, doszli do wniosku, żeby te przyłbice oprócz osób, które na co dzień walczą z koronawirusem w szpitalach czy w pogotowiu, żeby one też trafiły do częstochowskich seniorów. Te przyłbice przydają się z dwóch powodów. Po pierwsze, nasi rodzice zastępczy, seniorzy, czyli rodziny spokrewnione, bardzo potrzebują tych przyłbic, bo dla nich chodzenie w maseczkach jest dość trudne, zwłaszcza jak wychodzą na zewnątrz. A nie ukrywam, że dla naszych specjalistów, którzy pomimo różnych zakazów i tak bardzo często jednak mają kontakt osobisty, bo nasze rodziny tego potrzebują, a my staramy się zawsze wychodzić im naprzeciw. Stąd serdeczne podziękowania i bardzo się cieszymy, że mogliśmy te przyłbice dostać. W koronawirusie jest ciężko, nie ukrywam. I taka pomoc ze strony firm częstochowskich i nie tylko jest bardzo istotna. Dzięki temu możemy wesprzeć naszych seniorów, ale nie tylko. Wszystkich naszych podopiecznych, którzy są klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale i też tych, którzy zwrócą się do nas o pomoc. Poprzez częstochowskie organizacje pozarządowe, które współpracują z seniorami, które opiekują się seniorami, dzisiaj 1000 sztuk tych przyłbic trafia do częstochowskich seniorów. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy na co dzień wspierają i pomagają, a dzisiaj dziękuję właśnie tym firmom, które wyprodukowały przyłbice i przekazały je nieodpłatnie dla częstochowskich seniorów. Na teren szpitali i jakichś tam służb, co się zgłaszały, poszło ponad 10 tysięcy, w tej chwili około 12 tysięcy przyłbic rozdaliśmy.